Kolejny dzień Ramadanu, czy postu, czy jakkolwiek nazwiecie z waszej religii, której pochodzicie. Bo wszystkie podchodzą podobnie do Boga i do wiary. W religii muzułmańskiej Ramadan nieje się, modli się, więcej rozmawia z Bogiem, przebywa z Bogiem, je się tylko raz dziennie. Ale przecież w religii chrześcijańskiej je się raz dziennie i również postuje. Jezus również na pustyni przebywał 40 dni i postował, mimo że nie był żadnej religii. Rozmawiał wtedy z Ojcem swoim i Bogiem. Wy, którzy jeszcze nie rozpoczęliście postu, czy nie pamiętaliście o poście, choć na jeden dzień, zjedźcie tylko jeden posiłek, a resztę czasu poświęćcie na rozmowę z Bogiem. Zobaczycie, że tak samo jak posiłek was napełnia, tak samo Bóg was napełnia i wasze żołądki i wasze potrzeby. Więc ten czas, kiedy jest czas postu i spotkania z Bogiem, głębszego spotkania z Bogiem, głębszej modlitwy z Bogiem, głębszej rozmowy z Bogiem, napełnijmy swoje ciało, swoją duszę tym, co jest boskie, by wspierało nas przez kolejne dni.